Paweł Janas. Zdenerwowany, skupiony. Powtórzę jeszcze raz. Blisko, ale jeszcze 90 minut przed nami, czyli daleko. Hans-Jürgen Weber i drużyna mistrzów Polski za moment rozpocznie piąty występ w Champions League. Oby udanie, oby szczęśliwie do końca. Dziwne to boisko. Wczoraj, gdy byłem na treningu Legionistów, padał deszcz, była plusowa temperatura, ale woda nie wsiąkała. Ta płyta nie jest do końca naturalna, przez to podgrzewanie. Stensas do doświadczonego Ola Birise, który dziś jest kapitanem, a to Nils Arne Eggen, który po raz trzeci w historii prowadzi drużynę Rosenborga. W tym klubie zaczynał swoją piłkarską karierę, grał 29 razy w reprezentacji Norwegii w pamiętnym, przegranym przez Norwegów meczu w Szczecinie. W 63 roku 0-9. No i teraz groźna sytuacja, nieporozumienie w szeregach naszej obrony, która liczyła na offside, podniesiona boczna chorągiewka arbitra Plotenberga, z drugą jest Ludwig Lomer. I rozpocznie Maciej Szczęs. Nie zareagował główny, stąd to zdenerwowanie. Rozpoczynamy od bramki. Mandziejewicz. Podbroszny. Soltwet. I faul Soltweta. Muszą uważać legioniści, z grających zawodników sześciu piłkarzy ma na koncie żółte kartki, wśród rezerwowych Bednarz, czterech z grających graczy Rosenborga, a wśród rezerwowych Brakstad. Stacja szwedzka, norweska, a także RTL przekazują bezpośrednią transmisję z tego meczu. Maciej Szczęs. Staurwik jednak operujący tutaj w linii obrony. Wolny początek, uważny. Mandziejewicz. Nieporozumienie z Michalskim. Zieliński. Michalski. René Bratzett obok na naszym stanowisku, udzielający wywiadu telewizji niemieckiej, no, grał przez wiele lat w Werderze Brema. Dziś dyrektor, który tutaj do końca zagrzewał graczy Rosenborga przed meczem. Bratbak, obok niego Jóźwiak. Podbrożny. Skamersrud. Soltwet. Pisz. Ładne zgranie do Lewandowskiego. Ten prawą stroną. Obok niego jest Stansas. Lewandowski. Narzekali piłkarze Legii, że nie ma poślizgu piłka na tym boisku. Podbrożny. Jałocha. I Stańkowi w ostatniej chwili któryś tam z obrońców. Wieszczycki pozostawił Michalskiemu. Michalski, piłka odbita. I pierwsza interwencja Olebi Rise, który dziś pełni funkcję kapitana. Powrócili do szczęśliwej dla Norwegów tradycji, kiedy grali mecze eliminacyjne o zakwalifikowanie się do grona 16 najlepszych zespołów Champions League. Grali z Besiktaszem. Rise w meczu rewanżowym był kontuzjowany. Wtedy Skamersrud pełnił funkcję kapitana. Nawet w ostatnim meczu ze Spartakiem podobnie było. No ale jak wiemy, piłkarze są przesądni. I dziś z opaską kapitana najstarszy, najbardziej doświadczony, mający najwięcej występów w lidze norweskiej, z zawodu już dziennikarz, który pisuje w miejscowej prasie, ale nie o swoim zespole, o Olebi Rise, bramkarz drużyny mistrza Norwegii. Wolne tempo na początku. Piąta minuta pierwszej połowy. Jałocha do Lewandowskiego, ale nieporozumienie.
Dobrze rozpoczęli Legioniści, z dala od własnej bramki. Hoftun, Ola Virisse, nie mógł tego złapać, Staniek, Piszowi, jego się najbardziej tutaj obawiają, Pisz po ziemi płasko, ale nie wyszedł ten strzał. Oto ławka naszych rezerwowych z Pawłem Janasem. Jóźwiak, Wieszczycki, Skamerfrut. Od niego zaczyna się większość akcji. Farmę. Strand. Skamerfrut. Sensas. Mini Jakobsen, strzelec bramki w Warszawie. I na spalonym jest Iversen. Gracz, przypomnę, mówiłem o tym transmisji z Warszawy. Kontynuujący rodzinne transmisje, jego ojciec Odda Iversen, piłkarz pierwszej wielkości, rekordzista Norwegii, jeśli chodzi o ilość zdobytych tutaj w lidze norweskiej bramek, 158. Gwiazda, jedna z gwiazd Rosenborga. Liczył Staniek, że minie się z piłką Hoftun. Na początku publiczność żywiołowo reagowała, teraz raczej spokojnie śledzą przebieg wydarzeń, ale też i spokojny jest początek tego meczu. Staniek, Wieszczycki, Jałocha. Wieszczycki, Jałocha, w środku Staniek, znowu nieporozumienie. Solce, z Mini Jakobsenem. I od rzutu z autu Norwegowi. Pracy mieli trenerzy odnowy jednej i drugiej drużyny. Specjalne maści rozgrzewające. Każdy z graczy musi być zabezpieczony przed tym zimnem, by nie tracić ciepła podczas spotkania. No nie dotknął piłki w pierwszym momencie, ale w drugim Jałocha. Przypomnienie rezultatu z pierwszego spotkania, kiedy to Legia wygrała 3-1. Rosenborg jest zespołem własnego boiska. Wygrał tutaj z Blackburn Rovers, jak wiemy, 2-1. Świetnie grał pierwszą połowę z zespołem Spartaka, przegrywając z drugiej. I teraz groźna akcja sam na sam i znakomicie Maciej Szczęsny broni. No, groźna była to akcja, dopuścili do takiej sytuacji brat Baka, gracze drużyny Legii. I gdyby nie Maciej Szczęsny, mógł Rosenborg objąć prowadzenie. Podbrożny. Mandziejewicz. Pisz. Podbrożny. Dość nie układają się te akcje, chociaż teraz przy piłce ładne zagranie do Stańka. Stańka na wysokości pola karnego. Gdyby celniejszy był ten strzał. Rosenborg nie gra typowej piłki skandynawskiej. Sporo krótkich wymian. Gry kombinacyjnej, mało schematu. Dobrze ustawiony Staurvik. Kvarme. Bradbach w środku.
I dobre odebranie przez Mandziejewicz. Wieszczycki. Podbrożny. Wieszczycki. Tylko Staniek, pięciu Norwegów, wraca natychmiast pod własne pole karne. Teraz idzie Podbrożny, zagranie do Pisza. Pisz, czwórka legionistów. Staniek. Obok niego jest Stansos. Ale nie pozwolił na dokładne dogranie Stańkowi lewy obrońca drużyny Rosenborg. Czysty wślizg Jałocha. Ładne przejęcie piłki. Szansa na kontrę. Jałocha z prawej strony. W środku jest tylko Podbrożny. Zaczekał więc na partnerów. Pisz. Przepuścił Lewandowski. Ponownie Lewandowski od Stańka. Lewandowski. Staje ta piłka. Dość trudno gra się legionistą. Michalskin, ale dla gospodarzy są identyczne warunki do gry. Dobre wyjście mini Jakobsena. Zieliński. Jałocha. Na razie sporo uważnej gry. Głównie dbają i jedni i drudzy o zabezpieczenie dostępu do własnej bramki. I po 11 minutach pierwszej połowy bez bramek, z jedną czystą sytuacją zażegnaną przez Macieja Szczęsnego. Staurwik, Pisz, trójka legionistów, piątka graczy Rosenborga, Pisz do Podbrożnego, prostoparne podanie, ale nie zdążył Podbrożny, szybszy Ola Birize. Jedna z ładniejszych akcji Legii w tym meczu. I Jałocha, ładnie wygrywający te pojedynki, ślizgiem z mini Jakobsenem, Wieszczycki, nikt go nie atakuje, z lewej strony wychodzi Michalski, do niego chyba będzie zagranie. Mandziejewicz. Pisz. Podbrożny. Zostawił Mandziejewiczowi. Dobry wślizg jednak tam z Taurwika. Soltvedt. Mini Jakobsen. Bradbach. Lewandowski. Zieliński. Jałocha. Trochę zdziwienie. Gwizdy, które mają wywrzeć presję na gospodarzy, by zaatakowali. Legia nie spieszy się z rozgrywaniem piłki. Każda upływająca minuta przy takim rezultacie, jak jest, przybliża ich do celu. No ale łatwiej i spokojniej oglądalibyśmy ten mecz, gdyby legioniści zaatakowali i strzelili bramkę. No, nieporozumienie. Teraz chciał głową zagrać piłkę Zieliński, by mógł Szczęsny ją złapać w ręce. Odskoczyła i rzut rożny dla drużyny gospodarzy. Pierwszy w tym spotkaniu. Mini Jakobsen. I zagranie ręką przez wracającego na swoją pozycję Hoftuna. Jakobsen. 60 razy w reprezentacji Norwegii, 10 bramek. Uczestnik Mistrzostw Świata ostatnich. 5 reprezentantów zresztą Norwegii. W bramce grający Riise. Też był, choć był bramkarzem rezerwowym. Teraz szansa, Pisza wskoczyła mu niestety piłka. Szkoda. I przed nią Norwegowi. Mini Jakobsen. Obok niego Lewandowski. Jałocha został z przodu. Lewandowski, czysto odebrana piłka. Jałocha, ładny zwód. Spokojnie rozrywają legioniści. I znowu długa piłka do Podbrożnego. Ola Birise. Niewiele brakowało, by Podbrożny przechwycił tę piłkę. Pisz poza boiskiem, przez moment Legia w dziesiątkę utykając. Potrzebna pomoc
lekarza podniósł się już natychmiast Adam Fedoruk, a także Jacek Bednarz. Widzą Państwo, Leszka pisze. Jacek Zieliński. I Jurek Podbrożny ruszający tam obok z Taurwika. Ten do Kwarmy. Leszek już cały czas poza boiskiem. Legioniści więc w dziesiątkę. Jóźwiak. I rozpocznie Legia od rzutu z aut. Kwadrans pierwszy poza nami, bez bramek. Nie jest to ładny spektakl jak do tej pory. Podniósł się również Cezary Kucharski. No, a także Krzysztof Ratajczyk, a więc cała czwórka graczy rezerwowych z pola, z wyjątkiem Szamotulskiego. A Pisz poza linią boczną boiska. Jałocha. Lewandowski. Staniek, Lewandowski. Podbrożny. To wszystko wmieszał się Soltwet. Natychmiast do przodu, do Mini Jakobsena. Przyspieszają Norwegowie, chcą wykorzystać moment, że Legia gra w dziesiątkę. Przed szansą jest teraz Strand, Strand i gol! Niestety. 17 minuta, skuteczna akcja przy osłabieniu legionistów. Strand strzelcem bramki. Ładne przejście z wodem, minął Jacka Zielińskiego i tutaj spokojnie obok Macieja Szczęsnego. No, jeśli miała Legia tracić bramki w tym meczu, to dobrze, że stało się to na początku spotkania. Tyle tylko, że legioniści będą musieli zaatakować. W dalszym ciągu pisz poza boiskiem. Staniek przed polem karnym. Michalski. Nie ma tam wsparcia z lewej strony, co czynił zawsze Jacek Bednarz, szalejący po tej lewej stronie. Niesamowicie pracujący. Mandziejewicz. No, kontuzja pisza dużo groźniejsza. Opuszcza w tej chwili boisko z zawiniętym stawem skokowym. A więc duża to strata i przygotowany do wejścia jest Cezary Kucharski. Zmiana podyktowana, myślę, że również rezultatem, który jest od 17 minuty spotkania. Bez przekonania grała Legia te pierwsze minuty. Straciła bramkę grając w osłabieniu i teraz przyjdzie odrabiać strat. Podbroży. Przed Kucharski, z którym rozumieją się chyba najlepiej. Właśnie on po raz pierwszy przy piłce. Tyle tylko, że poradzili sobie dość łatwo Norwegowie. Jakobsen. Dobre wejście Jałochy. Kucharski. No, pokrzepieni zdobyciem bramki. Bliższy. Bliscy zrealizowania celu, choć przed nimi jeszcze 70 minut. Poderwał się Paweł Janas, pokrzykujący, ponaglający. Próbujący zmusić do większego wysiłku, większego ruchu. Dość statycznie grała Legia, tak niemrawo. Rzut wolny. Jałocha. Trudno wygrać główkowe pojedynki. Z rosłymi obrońcami faulował Cezary Kucharski. Sensas.
Mini Jakobsen, obok niego Jałocha. Jakobsen na polu karnym, sędzia zastosował przywilej korzyści, ale na nasze szczęście niecelne dośrodkowanie, choć przejmują Norwegowie, ale nie będzie miał problemu z łapaniem tej piłki Maciej Szczęs. Groźne są te ich wejścia. Większość akcji prowadzona lewą stroną przez Mini Jakobsena. Wieszczycki, Cezary Kucharski poradzili sobie, jeszcze tam ofiarnie Staniek. Przejęliśmy piłkę, wejście tam pod Brożnego i będzie pierwszy rzut rożny. Czy też nie, jednak Ole Biris. Myślałem, że będzie pierwszy rzut rożny dla Legii. Chaotycznie gra Legia po tej stracie bramki. Ożywiła się oczywiście publiczność, przypomnę, od 17 minucie po bramce Stranda, mamy 21. Rosenborg prowadzi 1-0. Iversen. Mandziejewicz, niedokładnie. Jóźwiak. Lewandowski, Jakobsen. Jałocha. Lewandowski. Podbrożny. Zbyt mocna piłka do Lewandowskiego. Radbak próbuje wyciągnąć Jóźwiaka, cofając się pod linię środkową. Częsta zmiana miejsc przez piłkarzy Rosenborga. Skamersrud. Kwarme, tym razem prawą stroną. Ładne wejście obrońcy Kwarmego. Cały czas Kwarme. Skamersrud. Michalski. Skamersrud. No, pozostawili tutaj dwóch graczy na spalonym piłkarze Legii. I Bradbach, i Jakobsen. Myślę, że ta powtórka przekonuje. Michalski. Lewandowski. Jałocha. Michalski. Podbrożny. Na wolne pole. Dobrze pilnuje go tam Hoftun. I rzut rożny pierwszy we walce Podbrożny. Ładnie, do końca, nieustępliwie, to się opłaciło. Widzą Państwo, część trybun zaśnieżona. Skromna grupa kibiców Legii tam z lewej strony, która sama odśnieżała sobie trybunę. Podbrożny. Risse, Mandziejewicz, prost w gąszcz i w mur obrońców drużyny Rosenborg. Iversen, Zieliński. I Jakobsen i Pratbak natychmiast do Szczęsnego. Iversen do Zielińskiego, dość ryzykownie teraz grają obrońcy. Zieliński jednak Szczęsny spokojnie. Ale nieporozumienie z Jałochą, który ma teraz problemy z opanowaniem piłki. Lewandowski. Legia nie prezentuje tego rytmu gry, spójności akcji, które oglądaliśmy w dotychczasowych spotkaniach. Ten mecz przypomina spotkanie ze Spartakiem Moskwa. Podbrożny. Staurwik. Staniek. Po wejściu Kucharskiego wydawał się do drugiej linii, jest faulowany. Faulował go Iversen. Młodziutki 19-letni piłkarz, reprezentant drużyny młodzieżowej Norwegii, która kiedyś zdobyła medal Mistrzostw Europy.
pojedynki z obrońcami Rosenborga, Zieliński. I rzut wolny po jego faulu. 20 minut do końca pierwszej połowy, słabej w wykonaniu drużyny mistrzów Polski jak do tej pory. Niepomyślnie układającej się stracili bramkę, gdy grali w osłabieniu. Poza boiskiem był Leszek Pisz. W jego miejsce do gry wszedł Cezary Kucharski. Zadowolonych 15 tysięcy widzów. Nie tyle z gry, co z rezultatu. 1-0. I teraz szansa na drugą bramkę. Bardzo mocne uderzenie z Kamerstruda. Ułożył mu to w zasadzie Zieliński w tym główkowym pojedynku. No i gdyby nie, to wybicie Macieja Szczęsnego. Drugi rzut rożny. Zaczyna padać taki deszcz jak wczoraj. I teraz pogoń Kucharskiego z Podbrożnym, a także powrót Stranda. On właśnie przy piłce. Wieszczycki ją przejął. Szansa na kontrę, gdyby ta piłka mu nie odskoczyła. Ola Berisse nie może jej łapać. Jałocha. Staniek. Lewandowski. Zieliński. Staniek i Sansas. Norwegowi od własnej bramki. Zejście Pisza dużą stratą, jeśli chodzi o grę Legii. Nie ma kto w tej chwili pokierować partnerami. Próbują Staniek. Mało widoczny Wieszczycki. Około 18 minut do końca pierwszej połowy, którą od 17 przegrywamy 0-1. Odbrożny. Kucharski. I na spalonym trzech graczy Rosenborga. Michalski, Wieszczycki. Michalski. Troszkę przekombinowali, ale Legia w dalszym ciągu przy piłce. Lewandowski ponad 30 metrów. Tyle, że bardzo niecelny. Widzą Państwo, mina Pawła Janasa i to zdenerwowanie przed dzisiejszym meczem. A teraz dodatkowo rezultatem, który mamy od 17 minuty. Oraz obrazem gry i postawą Legii. Michalski, Farmej, Podbrożny, Mandziejewicz, Staniek, Michalski, Podbrożny, w środku jest Kucharski ze Stańkiem, poradzili sobie Farmę wracającym z Strandę. Mini Jakobsen, Mini Jakobsen, szybkość Mini Jakobsena, on na polu karnym, bardzo niebezpiecznie. Jacek Zieliński. Cały czas pada deszcz. Kucharski. Ładne przejście Soltweda. I już jak pilnujący brat Baka. Wałcz.
brakuje szybkości drużynie Legii. Raz, że płynniejsza, dwa, że szybciej przeprowadzane są akcje zespołu gospodarzy. Wydawało się, że zmęczeni sezonem, skończyli go 5 listopada, ale zwracał Paweł Janas uwagę na to, że te prawie 20 dni, które mieli do tego zgrupowania, spędzili w takim mikrocyklu, przygotowując się, by odzyskać świeżość. Podbrożny. Kucharski wprost w nogi Hoftuna. Staniek. Nikt nie idzie tutaj w sukurs. Lewandowski teraz dopiero. Wszyscy gracze, z wyjątkiem Brad Baka, Norwescy wrócili pod własne pole karne. Michalski na pole karne. Szansa tam Mandziejewicz, który poszedł, dublował pozycję skrzydłowego i teraz musi wracać szybko na swoją pozycję, bo już prawą stroną Kwarme rozpoczyna akcję drużyny Rosenborga. Linia środkowa, z prawej strony jest Iversen. Kwarme powstrzymywany skutecznie, wrócił Mandziejewicz. Choć pomagał mu tym wszystkim jeszcze Lewandowski, który jest w tej chwili przy piłce. Michalski. Bieszczycki. Michalski. Dużo krótkiej gry, kombinacyjnej, ale niedokładnej, pozwalającej na powrót, ustawienie, zabezpieczenie dojścia do bramki drużynie Rosenborga. Wieszczycki, pole karne, podbrożny, nie miał szans tutaj na złożenie się, by uderzyć z woleja. Legia atakuje, próbuje zmienić niekorzystny rezultat. Do końca pierwszej połowy pozostaje około 14 minut. Przytomne wejście Jóźwiaka. Dość ryzykownie ze Szczęsnym. No, odnalazł się nieco teraz Jóźwiak. Zieliński. Atakujący już na połowie Legii. Piłkarze mistrzów Polski, gracze Rosenborga. Teraz szansa na kontrę. Wrócił Kucharski. Pod linię środkową, ale źle przyjął. Hoftun. No dobrze czują się na tym boisku gracze Rosenborga. Hoftun, Jakobsen czeka, by nie spalić. Groźnie Jakobsen na polu karnym. Bradbach tam niepilnowany. Jakobsen, groźna sytuacja. Szansa na drugą bramkę. Brawo, Maciej Szczęsny. Dobrze, że tam nikogo nie było na dobitkę. Teraz jeszcze nieporozumienie Mandziejewicza ze Szczęsnym i przytomność Szczęsnego, że nie złapał tej piłki w ręce. Mielibyśmy bardzo groźną sytuację, a teraz Podbrożny. Nie wychodzą mu dzisiaj te zwody. Radzi sobie z nim bardzo dobrze Staurwik na nietypowej dla siebie pozycji. Zaznacza się coraz wyraźniejsza przewaga piłkarzy Rosenborga w końcowych minutach pierwszej połowy. Przegrywamy 0-1. Gra na Legia dzisiaj słabo. Nie wychodzi im atak pozycyjny, mało jest okazji do kontry. No i w dodatku brak Pisza, który opuścił boisko tutaj w 15 minucie, de facto schodząc z niego w 18. Kwarme. Odrzut z autu. Jałowa. Wolno gra Legia. Wolno przeprowadzane są akcje. Odbrożny, Wieszczycki, rzut wolny, skuteczne przerwanie przez akcję przez Iversena. Dwanaście minut do końca pierwszej połowy. Jałocha, wprost w nogi Sansosa. Zdecydowane przerwanie akcji przez Jóźwiaka. Ładne zgranie do środka. Bradbach, 20 metrów. W ostatniej chwili tam mu wybili piłkę, ale jeszcze nie koniec. Nad spalonym Jakobsen. Bardzo groźny jest mini Jakobsen, ten przydomek, jeśli chodzi, pochodzi ze wzrostu, no był spalony.
brak Bednarza, zmiana w ustawieniu, to wszystko spowodowało i w dodatku zejście Pisza, inną grę Legii, ale prezentuje się dzisiaj mistrz Polski bardzo słabo, jak do tej pory. Na spalonym Bradbach. Król strzelcy. Zdenerwowanie, pokrzykiwanie Macieja Szczęsnego. Nie idzie Legii w dzisiejszym meczu. Staniek. Mandziejewicz. Staniek. Nie ma kto pokierować grą. Jałocha. Staniek. Lewandowski, Staniek. Troszkę gry z pierwszej piłki, ale jak mówiłem, szybsi są gracze Rosenborga i wyprzedzają w tych ważnych momentach piłkarzy Legii. Iversen już za linii bocznej. Legia też zmęczona sezonem. Który się przedłuży do 6 grudnia. Wieszczycki, mało ruchu, nikt się nie pokazuje, nie ma do kogo zagrać, gra statyczna. Na to zwracałem już kilkakrotnie uwagę. Wieszczycki, nieporozumienie z Podbrożnym. I wszystko trzeba zaczynać od początku. Mini Jakobsen, ale nie było nikogo z partnerów. Słaby to piłkarski spektakl. Szkoda, że ta bramka stracona w osłabieniu. Ależ wolno i niedokładnie. Podbrożny. Sporo pracy ma teraz Jurek Podbrożny. Poradził sobie z nim Soltvedt. On przy piłce. Mandziejewicz. Wieszczycki. Za dużo przyjęć. Za mało gry z pierwszej piłki. Zieliński próbuje teraz tutaj w drugiej linii pokierować partnerami. Lewandowski nie ma tych akcji oskrzydlających, które widzieliśmy w poprzednich spotkaniach w jego wykonaniu. I faul Cezarego Kucharskiego. Jakobsen. Łatwo stoją błąd na tym śliskim boisku. Cały czas, przypomnę, pada deszcz. Jakobsen. I spokojnie Maciej Szczęsny. Bez wątpienia te nienaturalne warunki gry, bo jest tak w granicach zera. To boisko, które jest od spodu suszone, a od góry nasionka. Ma wpływ na ten dzisiejszy spektakl. Jałocha. Wrócił Podbrożny. Jałocha. Wieszczycki. Wszystko krótko, nerwowo, niedokładnie. Dużo strat. Kamel Trud. Mini Jakobsen pozostawił go Jałocha bez opieki. Mini Jakobsen pole karne. Teraz szansa na kontrę, tyle że piłkę przejął Podbrożny. Lewandowski. Czwórka Norwegów. Wraca dwóch natychmiast. Podbrożny zwalnia Legia. Podbrożny wprost pod nogi Farmy. Zupełnie nie poznaję dziś grającej Legii. Myślę, że nie tylko ja i
państwo. Jeszcze jeśli jakoś idzie w obronie, to już skonstruowanie akcji dzisiaj bardzo słabo. Ale widzą państwo, że ta piłka tutaj płata figle i Norwegom, którzy mogą być przyzwyczajeni do tych warunków gry. 5 minut do końca. Od 17 minuty po strzale Stranda Rosenborg prowadzi 1-0. Staniek, Wieszczycki szukają miejsca, pozycji. Kucharski. Rzut rożny. Drugi w dzisiejszym spotkaniu dla Legii. Podbrożny. Staniek próbował. Mandziejewicz. Do Jóźwiaka. Podbrożny. Teraz zamknęli na polu karnym. Wieszczycki. Ale wychodzą Norwegowie. Jałocha. Wrócił Mini Jakobsen. Wieszczycki na stojąco wszystko. Łatwo mu odebrać piłkę. Michalski, pole karne. Gdyby odegrał, byłby z tego większy efekt dostań. Nie widać tego w kadrze. Z lewej strony był Staniek. O tutaj zarys sylwetki tylko widoczny w końcowym fragmencie powtórki. Ach, gdyby teraz nie odskoczyła piłka Kucharskiemu. Minuty do końca pierwszej połowy, którą Legia przegrywa. Gra słabo. I rzut wolny dla Legii. Bardzo brakuje Leszka Pisza. Cały taki strategiczny plan runął tutaj. I rzut rożny będzie, bo piłka odbiła się od nóg Jacka Zielińskiego. A strzelał ten sam. Jakobsen i Maciej Szczęsny. Groźnie było, bardzo groźnie. Ostatni odbił Bradbach. Iversen. Iversen, Bradbach. Straszny chaos w grze obronnej. Podbrożny. Kucharski. Wieszczycki. Lewandowski z prawej strony. Teraz do niego akcja, ale łatwo poradził sobie, przecinając od piłki Stensa. Wolno Legia rozgrywa. Ustępuje pod względem szybkości bez wątpienia graczom Rosenborgu. Swoje akcje. Jałocha. Mini Jakobsen. Wraca Jałocha, ale tam Jóźwiak znakomicie przeciął to podanie. Lewandowski. Kucharski. Końcowe sekundy pierwszej słabej połowy w wykonaniu Legii. Jeśli legioniści chcą dziś awansować do ćwierćfinału, muszą zagrać tak drugą połowę, jak zagrał Spartak, kiedy przegrywał tutaj pierwszą 0-2, a drugą wygrał 4-0, w sumie całe spotkanie 4-2. Nawet nie marzy nam się tak wysoko, teraz groźnie. Bradbach i 2-0. No zobaczymy, czy historia się powtórzy. Z tego, co Legia prezentuje w pierwszej połowie, raczej się na to nie zanosi. Myślę o porównaniu z meczem ze Spartakiem.
45 minuta, Bradbach najskuteczniejszy, 2-0. Jak na razie rewanż graczom Rosenborga zapowiadany po porażce w Warszawie w pełni się udaje. Pozostawił Juziak bez opieki, nie ma dyscypliny taktycznej, nie wraca Jałocha, zaczyna być krycie z przekazywaniem, no i widzimy tego efektu. Ale bądźmy szczerzy, Rosenborg gra dużo lepiej. Szybki, zdecydowany i co ważne, dla gospodarzy skuteczny. No, proszę Państwa, w nie najlepszych nastrojach rozstajemy się. Teraz jest tylko pytanie, czy stać Legię na zmobilizowanie się i lepszą grę, bo z taką jak prezentowała w pierwszej połowie, nie możemy mieć złudzeń na osiągnięcie korzystnego rezultatu. Tyle, że przed nami jeszcze 45 minut. Oddaję głos do studia w Warszawie. Proszę Państwa, oba zespoły już na boisku, przed nami drugie 45 minut. Drugie, bo o pierwszych chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Była to najgorsza połowa w wykonaniu Legii z dotychczasowych jej wszystkich występów, a po 45 minutach Legia przegrywa 0-2 strzelcami bramek Strand i Bradbach. Legioniści grali fatalnie. Stracili bramkę, gdy grali w osłabieniu, grali wolno, niedokładnie, popełniając błędy w obronie. Przy pierwszej bramce Stranda błąd Jacka Zielińskiego, przy drugiej nieupilnowanie Bradbacha przez Juźwiaka. Zresztą z tych założeń taktycznych nakreślonych przez trenera Janasa w pierwszej połowie niewiele wyszło. Natomiast piszę, wieści mam nie najlepsze, pojechał na prześwietlenie podejrzenie pęknięcia kości śródstopia, co staje pod dużym znakiem zapytania jego występ w meczu czekającym Legię z zespołem Spartaka. Strand i Bradbach, potwierdzenie strzelców bramek i rozpoczynamy drugą połowę. Czy Legię stać zagrać o klasę lepiej, dokładniej, szybciej? Czy zmobilizują się? Bo w pierwszej grali tak, jakby już byli w ćwierćfinale, a tymczasem ten ćwierćfinał po tym, jak przegrywają 0-2, bardzo się oddali. Przypomnę, Spartak przegrywał 0-2, by wygrać 4-2, tylko czy Legię stać na taką grę, na zaprezentowanie takiej gry, jaką w drugiej połowie tutaj prezentował swego czasu Spartak. Podbrożny. Zieliński. Lewandowski. Bez zmian rozpoczęła Legia i Rosenborg drugą połowę. Jeśli chodzi o składy, nie ma spalonego. Cezary Kucharski, podbrożny na polu karnym. Dośrodkowanie płasko po ziemi i nie ma problemów z opanowaniem piłki Hoftu. Ważne jest, by strzelić tutaj bramkę, która może się liczyć w końcowym rozliczeniu, rozrachunku punktowym przy jednakowej ilości punktów. To już nie chcę wyliczać wszystkiego, bo praktyka, teoria, jak widzimy, często do siebie nie przystają, ale przy jednakowej ilości punktów obu drużyn będą się liczyły bezpośrednie pojedynki. Rosenborg strzelił bramkę w Warszawie. Ważne więc, by Legia ją strzeliła tutaj. Radosław Michalski. Farmę. Mandziejewicz. Michalski. Michalski! No, gdyby tak światło bramki. No ale widać więcej zdecydowania, przynajmniej w tych pierwszych minutach drugiej połowy, w poczynaniach Legii. Staniek, faulowany, podbrożny, Lewandowski. O, dobrze! Takimi strzałami można próbować pokonać Rizę przy tym boisku. Przestało wprawdzie teraz padać, ale padało przez 3/4 pierwszej połowy. Trzeba wracać do obrony. Bradbach pozostawiony na spalonym. Kamersrud, Bradbach i Juźwiak na pierwszy rzut rożny w drugiej połowie dla Rosenborga. No, łatwiej się grać będzie gospodarzom, prowadzą 2-0. Wyraźnie przewyższali pod każdym względem drużynę Legii w pierwszej połowie. Staurwik. Ponownie Staurwik. Szczęsny. Skamersrud.
atut szybkości, atutem Rosenborga, co podkreślam, co widać również w drugiej połowie, mini Jakobsen. Mandziejewicz. Wieszczycki. Lewandowski. Zmiana miejsc. Michalski. Szerzej przy bocznych liniach, próbując rozciągnąć skomasowaną obronę. Teraz Wieszczycki niepotrzebnie zwolnił. Michalski. I Cezary Kucharski! Gdyby uderzył celnie tę piłkę. Nie, przepraszam, to był Staniek. Kucharski dośrodkowywał. Ale była to chyba najlepsza okazja, jaką Legia miała w tym meczu. Piąta minuta drugiej połowy, 50. spotkania, przegrywamy 0-2. Pierwszą zagrali legioniści, jakby już byli w ćwierćfinale. Michalski. Niefortunnie złożyło się z tym piszem. Nie ma kto teraz kierować poczynaniami. Jóźwiak. Kucharski. Podbrożny. Legia przyspieszyła grę. Wieszczycki. Lewandowski. Podbrożny. Kucharski. Nic nie było. Pokazuje arbiter niemiecki Hans-Jürgen Weber. I Norwegowie. Kucharski leży na polu karnym. Jałoch. Pozostawił kilkanaście razy w pierwszej połowie bez opieki Jakobsena. Było wtedy bardzo groźnie. Podniósł się już Kucharski. Ruszył Lewandowski. Wracają Norwegowie. Kucharski do Podbrożnego. Podbrożny pole karne. Ale znakomicie grają obrońcy drużyny norweskiej. Czysty ślizg Zielińskiego, powrót Wieszczyckiego. Jałocha niedokładnie do mini Jakobsena. Dwóch Norwegów, mini Jakobsen przed polem karnym. Mini Jakobsen szczęsny, brawo! Druga stuprocentowa zażegnana sytuacja przez Macieja Szczęsnego i błąd, fatalny błąd Jałocha. No, dużo ładniejsza ta druga połowa, przede wszystkim bardziej wyrównana, prowadzona w szybszym tempie przez oba zespoły. W pierwszej tylko czynili to gracze Rosenborga. Myślę o tempie gry. No i o skuteczności. Lewandowski, Staniek, Lewandowski, Wieszczycki, widzą Państwo, ile szybsi Norwegowie, choć naprawili teraz błąd Jóźwiak z Wieszczyckim, Staniek, Staniek, pole karne, Kucharski i tam czysty ślizg, ten sam, mini Jakobsen, Skamertrud, prawą stroną Iversen, do niego zagranie, no, Jacek Zieliński, teraz już dokładnie. Staniek. Podbrożny. Staniek. Lewandowski. Przyspieszyła Legia. Podbrożny. Pole karne. Podbrożny. Nie ma tam miejsca do oddania strzału. Zostawił Wieszczyckiemu. Ten Stańkowi. Lewandowski. Wszyscy wrócili z wyjątkiem Bradbaka. Podbrożny. Podbrożny, no ale takim strzałem nie da się pokonać Ole Birisse.
Kucharski. Czyhający na błąd Hoftuna i Kwarmę. Zieliński. Lewandowski. Zmarzniętych, ale zadowolonych 15 tysięcy norweskich kibiców. Wieszczycki. Staniek. Ładne przejście Stańka, dośrodkowanie, zamyka tutaj z lewej strony Michalski, ale w porę ubiegli go obrońcy drużyny Rosenborg. Farmer. Tak, Legia zaczęła grać, tylko szkoda, że tak późno to zrobiło się i ciekawe widowisko. Tyle tylko, że strasznie trudna sprawa odrobić te stracone dwie bramy. Staurwik. Zieliński. Bradbach czeka w środku z Iversenem na podanie. Strand! Ten, który strzelił pierwszą bramę. Pierwszą dla Göteborga, dla Rosenborga w tym meczu i pierwszą w ogóle w tej edycji Champions League. A gol Bradbacha to drugi gol strzelony przez tego piłkarza, najskuteczniejszego strzelca Ligi Norweskiej w tej edycji Ligi Mistrzów. Mandziejewicz. Lewandowski. Podbrożny. Sporo pracuje, cofa się, zmienia pozycję. Lewandowski. I odrzutu z autu legioniści. Podniósł się Bednarz, podniósł się Ratajczyk, podniósł się Fedoruk. Myślę, że Paweł Janas zdecyduje się na zmianę w miarę szybko. Tylko czyż przyniesie jakiś efekt bramkowy. Zwiększyła Legia tempo rozgrywania swoich akcji. Tyle tylko, że na razie, a za nami 11 minut drugiej połowy, stworzyła jedną groźną sytuację podbramkową. Tyle, że 100% na podwyższenie na 3-0 mieli gracze Rosenborga. Zdecydowanie na polu karnym. Powrót Bradbacha. I nie ryzykował Zieliński. Gdyby tak żywawo grała Legia w pierwszej części spotkania, myślę, że ustrzegłaby się i tych błędów, i straty bramek. Mandziejewicz. Jóźwiak. Lewandowski, Wieszczycki, Michalski, Wieszczycki, Lewandowski. Dobrze przytomnie do Stańka, ten w środek do Kucharskiego, a tutaj bezpardonowo Hoftun poza linię boczną. Uważnie i dobrze grają obrońcy norwescy. Staniek do Podbrożnego. Dobrze wywalczył piłkę. Staniek faulowany i będzie rzut wolny. Ze statystyki pierwszej połowy wyraźnie wynika, że więcej przy piłce byli legioniści. Tyle tylko, że statystyka bramkowa to dwa gole rywala, a żaden Legii. Słabo rozegrany przez Podbrożnego ten stały fragment gry. Szybkie wyjście gospodarzy. Bradbach. Jacek Zieliński. I gospodarz.
32 minuty do zakończenia meczu, który Legia przegrywa 0-2. Znów błąd. Bradbach. Jóźwiak. Gdyby tak w pierwszej połowie go pilnował jak teraz. Znakomite mecze przecież z Bernem. Lewandowski. Widoczny. W drugiej połowie. Ale teraz stracił piłkę. Paul Jałochy. Faulowany Jakobsen. Soltwet. I rzut rożny. Zdecyduje się chyba po kwadransie drugiej połowy na zmianę Paweł Janas. Podbiegają i Fedoruk, i Bednarz. Farmę przeniósł się z prawej strony na lewą, asekurując tę stronę boiska, przerywając akcję Legii. Jacek Bednarz wejdzie na boisko. Na pewno są legioniści zmęczeni sezonem, na co zwraca uwagę przed dzisiejszym meczem Paweł Janas. Wyraźnie dominujący pod względem szybkości rywal. Jóźwiak. Ale utrzymują się Norwegowie. Iversen. Zacznie Maciej Szczęsny. Jeszcze niespełna pół godziny. Wieszczycki. Słaby, zwalniający akcję. Kucharski. Nieporozumienie z Podbrożnym. Wyraźnie nieudany mecz Legii. Ale jeszcze 28 minut. Szansy na to, by strzelić jedną jakże ważną bramkę, która może się liczyć w końcowym rozrachunku. Przy jednakowej ilości punktów decydować będą mecze między zainteresowanymi drużynami. I w tej chwili w dwóch meczach w bramkach jednakowo. Tyle, że Jakobsen, ten, który był przed momentem przy piłce, strzelił, jak pamiętamy, gola z karnego w Warszawie. Iversen. Kamerfrut. Dobrze ubiegł go. Teraz Zieliński. Bednarz gotowy już do wejścia. Atak pozycyjny Rosenborga. Boisko opuszcza Wieszczycki. Nieudany mecz Tomka Wieszczyckiego i z numerem 16 Jacek Bednarz. Dwadzieścia trzy minuty do końca meczu. Jóźwiak. Nie, przepraszam, 28 minut do końca meczu. Bednarz. Pierwszy kontakt z piłką. Lewandowski. Wrócili do swojego starego ustawienia, tyle że bez Pisza. Lewandowski. Obok niego przeszkadzający mu
Stansas zdołał dośrodkować, z ofiarnością tam rozwalił którąś z reklam Lewandowski. Tyle, że nic z tej akcji nie wyszło. To znaczy Leszek Pisz dla Legii przekonuje jego brak. Widać to było w meczu w Göteborgu, kiedy Paweł Janas był w komfortowej sytuacji, bo mógł go wprowadzić na boisko. Dziś niestety na skutek kontuzji 3-0. Mini Jakobsen, jak to możliwe, żeby człowiek, który ma 167 cm zdobył bramkę głową? Proszę Państwa, już nie miejmy żadnych złudzeń. To jest 64. minuta meczu. Jakobsen drugi, jego gol dla Trondheim w tych rozgrywkach. No i popatrzmy na asystę Jałowa. Zieliński. Miała być feta i radość, a tymczasem smutek i nerwy do 6 grudnia. Ze Spartakiem, który nie przegrywa w Warszawie, niezwykle trudny mecz. Rosenborg wyjeżdża do Blackburn. Blackburn nie ma już najmniejszych szans, to najwyżej szanse na premię. A więc spróbuje zawalczyć. No i teraz sytuacja będzie taka, że po tym meczu Legia będzie z 7 punktami, Rosenborg 6. Udał im się w pełni rewanż, mimo że do końca jeszcze 25 minut za porażkę w Warszawie. Ale jest, proszę Państwa, o co walczyć do końca w tym spotkaniu, bowiem regulamin jednoznacznie określa, że w przypadku jednakowej ilości punktów liczą się bezpośrednie spotkania pomiędzy jedną i drugą drużyną. I w tym momencie zespół Rosenborga jest lepszy od drużyny Legii. Michalski. Kucharski. Przeszkadzają sobie tutaj z Podbrożnym. Lewandowski, Bedna z lewej strony, ani razu nikt do niego nie gra. Wejście Lewandowskiego, szansa na bramkę, ostry kąt. Dobrze go tam pilnował do końca jednak i czysto wybił piłkę z Saurni. Bednarz sam sobie ją wywalczył. Michalski uparcie prawą stroną. Stracił w środku dość łatwo. Jeszcze w miarę obiecujący był ten początek drugiej połowy, ale po tej bramce Jakobsena wszystko wróciło do normy. Ale jak mówię, jest o co walczyć, o tę jedną, jedyną, jakże ważną bramkę. Z tym, że będzie to szalenie trudno osiągnąć przy takiej grze, jaką dziś prezentuje Legia. Jawo. Lewandowski. I rzut rożny. Będą legioniści przed problemem znalezienia rywala, którym będą mogli rozegrać mecz sparingowy przed spotkaniem ze Spartakiem. Kucharski i szansa, myślałem, na bramkę Juźwiaka, jeszcze powtórka. Ale teraz szczęście dopisało piłkarzom gospodarz. Trzeba wracać, bo Jakobsen ma niespożyte siły i demonstruje szybkość iście sprintera. Jakobsen, pole karne, Jakobsen, będzie rzut wolny. I żółta kartka dla Zielińskiego. Five.
i powiem szczerze, że jestem pełen obaw, bo nie wiem, jak potraktuje to UEFA, czy jako recydywę, miał absencję po dwóch żółtych kartkach, nie grał, jak wiemy, z Blackburn. Jeśli tak, to wtedy nie zobaczymy go w Warszawie, ale na razie skupmy się na końcowych minutach tego bardzo słabego meczu w wykonaniu Legii. 22 minuty do końca, 0-3. Potężna, ale bomba. Minimalnie ponad bramką Szczęsnego. A strzelał Staurgik. Ładnie było to pomyślane. Rozstąpił się ten mur piłkarzy Rosenborga. Mandziejewicz. Lewandowski. Zieliński. Lewandowski. Bednarz. Faulował na polu karnym. Widać, że legioniści odczuwają bez wątpienia trudy spotkań w Lidze Mistrzów, w Pucharze Polski i w Lidze. Legia dziś wyraźnie ustępuje mistrzowi Norwegii. Gra wolno, niedokładnie. Gra po prostu bardzo źle. Nawet trudno kogokolwiek wyróżnić tutaj w słabo spisującym się zespole mistrza Polski. Chęci na niewiele się zdają. Michalski. Michalski, faulowany. Cały czas pada od kilkunastu minut. No, ale do tych zimowych warunków trzeba się przyzwyczaić, bo nie wiadomo, jakie będą 6 grudnia w Warszawie. Nie ma Leszka Pisza, niestety. Chyba Jacek Zieliński zdecyduje się na uderzenie. Lewandowski! Troszkę za wysoko. Faul Bednarza. Widać, że to zdenerwowanie Pawła Janasa było uzasadnione. Kto jak kto, ale trener chyba najlepiej czuje formę drużyny. Obawiał się tego spotkania. Trudno winić tutaj legionistów o to, że nie podeszli w pełni zaangażowaniem. Po prostu widać zmęczenie, najwyraźniej duże zmęczenie graczy Legii. Żółta kartka dla Jałochy. Druga żółta kartka dla gracza Legii w tym spotkaniu. I teraz wszystko rozstrzygać się będzie 6 grudnia. Przypomnę, Rosenborg wyjeżdża do Blackburn. Pojedzie tam z 6 punktami. Legia z punktem przewagi nad Rosenborgiem przystąpi do spotkania z niepokonanym zespołem, pewnym ćwierćfinalistą Spartakiem Moskwy. Od rezultatów tych spotkań zależeć będą losy mistrzów Polski i mistrzów Norwegii.
15 minut drugiej połowy starczyło sił i zaangażowania. Teraz pozostało zaangażowanie, ale wyraźna dominacja drużyny mistrzów Norwegii. Kaurvik na spalonym Iversen. Legia ma o co walczyć. Może się tak zdarzyć, że po tych meczach 6 grudnia Rosenborg zrówna się punktami, zakładając, że na przykład zremisuje z Blackburn, a Legia nie wygra ze Spartakiem. Wtedy decydować będą... Legia przegra ze Spartakiem. Wtedy decydować będą przy jednakowej ilości punktów 7 bramki w bezpośrednich spotkaniach, a tutaj lepszy jest Rosenborg. Bednarz. 15 minut do końca, rzut wolny dla Legii. Strand, Bradback i Jakobsen strzelcami bramek. Lewandowski. 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 Najbardziej chyba widoczny w tej drugiej połowie z graczy Legii. Cezary Kucharski. Wszyscy dziś grają słabo. Można się było przed meczem zastanawiać, dlaczego Paweł Janas zestawił tak, a nie inaczej skład. Niepokojące było to zdenerwowanie trenera Legii, ale tak jak mówiłem, chyba jest najbliżej zespołu, wie, czuje, obawiał się tego meczu. Jak się okazało, słusznie. Zieliński, ach! Ambitnie walczący gracze Rosenborga, nie rezygnujący do końca. I teraz Bradback i Maciej Szczęsny. Tak, jego można pochwalić za te dwie wychwycone piłki w tych stuprocentowych sytuacjach, które stworzył, a nie wykorzystał dzięki niemu Rosenborg. Jałok. Bednarz. Plan graczy Rosenborga będzie prosty. Nie przegrać 6 z Blackburn i marzenie ich o tym, by Legia nie, by Legia przegrała ze Spartakiem w Warszawie. Remis Legii w warszawskim meczu rozstrzygnie o jej awansie, ale będzie to szalenie trudne. Spartak, jak wiemy, gromi rywali, nie przegrał żadnego spotkania, inkasuje po 900 tysięcy franków szwajcarskich za każde 3 punkty, no i bez wątpienia jest bardzo dobrym zespołem w gronie tych 16.
obok Juventusu ma przecież pewny awans do ćwierćfinału. Było wszystko bardzo blisko, a teraz jest wszystko niewiadome i daleko. Dwa tygodnie czasu będzie miał Paweł Janas z piłkarzami na to, by odnaleźć formę po prostu, by znaleźć świeżość. By przywrócić to, co prezentowała Legia, no, z wyjątkiem meczów w Moskwie, w tych spotkaniach z Rosenborgiem czy dwóch meczach z Blackburn Rovers. Trwają poszukiwanie sparring partnera, Legia ma wyjechać na zgrupowanie. Niewiele wyszło z negocjacji we Włoszech. Liczą legioniści na pomoc Andrzeja Grajewskiego w znalezieniu partnera w Niemczech do gry. Bednarz. Nie będę komentował tego strzału. Dziesięć minut pozostaje do końca. Nawet niespełna. No więc myślę, że Rosenborg potwierdził to, o czym mówiło się o tym zespole, że potrafi grać na własnym boisku. Dziś przewyższał Legię pod każdym względem, dokumentując to trzema bramkami. No i Paul Kucharskiego. I trzecia żółta kartka dla legionistów. Zieliński, Jałocha, a teraz Kucharski. Dziesięciu z 16 graczy Legii ukaranych żółtymi kartkami, co też nie stwarza dogodnej sytuacji przed meczem ze Spartakiem. Jeśli myślą legioniści o ćwierćfinale, Bednarz. Lewandowski. O, w końcówce. Zresztą jak i w całym meczu Rosenborg dominuje wyraźnie. Bradbach, Szczęsny. Chyba najbardziej zawiedzeni są ci kibice, najwierniejsi Legii, którzy przyjechali tutaj, odbywając długą podróż autokarem z Polski. Nie mówiąc o tych z Państwa, którzy myślę, że zdegustowani, rozczarowani oglądali mecz przed telewizorami. Podbrożny. Faulowany Staniek. Łagodniejszy jest przy tych ostrych starciach dla zawodników Rosenborga sędzia Weber. Nie ukarał żadnego z Norwegów żółtą kartką. Bednarz. No, zatracił, tak jak i wszyscy legioniści, swoje podstawowe atuty. Nie lada orzech do zgryzienia dla sztabu szkoleniowców na czele z Pawłem Janasem. Jak odnaleźć straconą formę? Teraz Michalski nie zdecydował się na strzał. Szkoda, bo był w dogodnej sytuacji, a z dośrodkowania Jałochy widzieliśmy, co wyszło. Jałocha. Podbrożny, prost w nogi Norwegów, jeszcze Bednarz, ostry kąt. Ach, niewiele brakowało. Szkoda, bo ta bramka potrzebna, jak mówię, może być bardzo potrzebna. Może nie, ale to wszystko, proszę Państwa, wyliczenia
które nie zawsze przystają, co potwierdza dzisiejszy mecz, do praktyki. Tutaj wprost w nogi stał Rik. Co bardziej zmarznięci, niecierpliwi opuszczają już trybuny, pełni uszczęśliwieni. Rosenborg zrewanżował się za porażkę z Warszawy, przedłużając nadzieję i komplikując sytuację w grupie, jeśli chodzi o to, kto awansuje oprócz Spartaka do ćwierćfinału, bez względu na dzisiejszy wynik Spartaka z Blackburn. Zmęczeni są już również gracze Rosenborga, ale potrafią ubiec piłkarzy Legii farmę. Ta dzisiejsza porażka to nie przypadek, to nie zlekceważenie rywala, bo legioniści zaangażowali się w grze. To widzieliśmy, tyle tylko, że rywal był dużo, dużo lepszy. Nic się jeszcze strasznego nie stało, tyle tylko, że problem podstawowy, tak jak mówiłem, co zrobić, jak odnaleźć tę formę, którą Legia zupełnie zatraciła. Jak znaleźć świeżość, jak wypracować szybkość przez 2 tygodnie. Jak przedłużyć ten wyczerpujący sezon do 6 grudnia? Jak jeszcze odnieść sukces? Pierwsza żółta kartka dla Norwega, dla Sansasa. To oznacza, że... Nie, to Hoftun, przepraszam. Skończę myśl. A więc co zrobić, żeby osiągnąć korzystny rezultat 6 ze Spartakiem, a za taki z pewnością będzie można uznać remis, pod warunkiem, że i taki remisowy rezultat osiągnie zespół Rosenborg. By być pewnym swego, trzeba będzie w Warszawie spotkanie wygrać. Ale poprzeczka będzie bardzo wysoko zawieszona. Faulowany Bradbach. Trzy minuty do końca. Będzie jeszcze zmiana w zespole Rosenborga. Nie zdecydował się już na kolejne Paweł Jana, w zasadzie na jeszcze jedną, którą mógł wykorzystać. A jednak nie. Wszystko w porządku, tylko sędzia techniczny nie ma tabliczek. Zdenerwowanie Nilsa Arne-Egena. Ma świadomość, że bramki mogą się liczyć w końcowym rozrachunku. Boisko opuści Stram, strzelec pierwszego gola, a na boisko wejdzie Hegen, napastnik, którego widzieliśmy w niedawnym meczu przegranym w Moskwie. Brawo Maciej Szczęs, kapitalna obrona Szczęsnego, podziękowanie Zielińskiego, bez wątpienia jedyna jasna postać wśród piłkarzy Legii. On jeden na szczęście nie zatracił formy, bo Legia przegrałaby dzisiaj tutaj bardzo wysoko. Rzut rożny. I 4-0.
ten, który przed chwilą szedł na boisko. Vegard Hegen. No i to powoduje, że różnica bramek po tym meczu jest taka, że Rosenborg ma minus 2 po 5 spotkaniach z rywalami, Legia minus 1, ale jeśli decydować będą przy równej ilości punkty bezpośrednie spotkania, to wtedy Rosenborg grać będzie w ćwierćfinale. Nie rezygnują do końca. Gracze mistrzów Norwegii, którzy w pełni rewanżują się Legii za porażkę w Warszawie. Rzut wolny dla Legii po faulu na Podbrożnym. Jakobsen. Widzą Państwo, o ile szybsi są gracze Rosenborga, choć to już prawie 90 minuta. Teraz łata dziurę tutaj ofiarnie Jacek Zieliński, bardzo dobrze, bo Jakobsen był niepilnowany. Lewandowski. 90 minuta meczu, nawet 91. Kucharski z Hoftunem. Poradzili sobie. Zresztą nie pierwszy raz. A to powtórka bramy. Nikt nie pilnował Hegena. Oto właśnie strzelec bramy. Tej czwartej. Młody, 20-letni piłkarz w tym roku wszedł do podstawowego składu. Proszę Państwa, sytuacja jest zła, ale oczywiście nie beznadziejna. Wszystko teraz zależy od tego, jak legioniści przepracują te 2 tygodnie. Czy odzyskają formę, wigor, szybkość i skuteczność, którą prezentowali w meczach przynajmniej dotychczasowych, z wyjątkiem spotkania w Moskwie. Czy Blackburn pokona drużynę Rosenborga? Czy też Rosenborg odniesie sukces w Anglii? Wszystko jest jeszcze realne. Zacząłem tę transmisję od stwierdzenia i przypomnienia słów Pawła Jana. Ćwierćfinał jest bardzo blisko, ale i bardzo daleko. Po 90 minutach mogę powiedzieć, że zdecydowanie się oddalił.